Halo? Co słychać? Laluś? Nie co? Gdzie tam idziesz? Tam nic nie ma dla kota. Rolo, Rolo, nie właź mi tam do tego pudełka. Dzień dobry. Dzisiaj witam was z moim kotem w pokoju. Wiem, że koty wchodzą do pudełka, ale pudełka, które już są zajęte przez inne rzeczy, takie jak dokumenty czy przybory do pakowania paczek, no to nie jest miejsce na kota. Chodź, może się przywitasz, co? Tutaj mam zabawkę dla kota, żeby od rana się troszkę... Co zrobił? To, co mój mózg powinien zrobić. Słuchajcie, jest 8 rano. Z której już nie jest 8 rano, już jest po 8 rano. Niedługo będzie 9. A dla mnie to jest wcześnie rano, bardzo wcześnie rano. I... Nie wiem, co mi przyszło do głowy, żeby zaczynać gadać o tej porze. Mój mózg absolutnie nie pracuje, ja nie potrafię. Ja jestem tą taką stereotypową sową, więc 9 rano to ja w sumie powinnam jeszcze spać. Ale z drugiej strony też żyjemy w świecie i ja też mimo wszystko dałam się przekonać, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. W jakiejkolwiek formie tam w tego Boga ja wierzę. No i staram się jakoś żyć bardziej rano. Ale teraz jeszcze dodatkowo został ten kabel. Teraz jeszcze dodatkowo zaczynam moje szkolenie. Idę wypuścić kota z pokoju, bo jednak nie chodzi o to, żeby siedzieć ze mną i żeby mieć jakąkolwiek formę mojej uwagi, tylko żeby mądzić. Jestem przekonana, że za chwilę będę słyszeć, jak drapie drzwi od tamtej strony, a muszą być zamknięte, bo mój mąż ma spotkanie. Jakieś dziecko krzyczy za oknem i... Tak. Chciałam do was zagadać przed tym moim kursem, bo jak on dzisiaj się zacznie, to dzień w dzień będzie regularnie, cały czas tak samo. I moje postanowienie jest takie, żeby od rana trochę właśnie się rozbudzić, trochę pożyć, poćwiczyć, pokontemplować życie, ponagrywać vlogi. No bo po wieczorem już mogę nie mieć na to siły. I jako, że jest to właśnie ta wielka zmiana w moim życiu, nowy etap, który sobie zaplanowałam już przed kilkoma miesiącami, w który weszłam po raz pierwszy chyba nie tak z marszu, nie tak, że wiecie, jak to ja będąca w gorącej wodzie kąpana, tylko po prostu na spokojnie, zaplanowane, przemyślane, ogarnięte od początku do końca. Na spokojnie i powoli. No to jest to coś wyjątkowego. I tak zastanawiałam się nad tym, jak to się stało w ogóle. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego w tym roku? Co jest takiego teraz w powietrzu, że właśnie teraz wymyśliłam sobie, że ja będę na spokojnie podchodzić do spraw. To nie jest na pewno trwała zmiana. Ale myślałam sobie o tym i to się pięknie łączy. To się pięknie łączy z tym nowym rokiem numerologicznym, numerologiczno już nawet tarotowym w moim przypadku, gdzie energią nowego roku, bo
taki energetyczny rok, o może nie tyle numerologiczno-tarotowy, co po prostu energetyczny rok. Zaczyna się mniej więcej koło września. Wiem, że już jest listopad, wiem, zdaję sobie sprawę, nie jestem aż tak zakręcona, ale no to jest bardzo płynne, to jest bardzo subtelne, bardzo, wiecie, to nie jest tak, że tak jak z naszym rokiem kalendarzowym, że jednego dnia jest 2022, a następnego dnia już jest 2023, tylko energia się troszeczkę wolniej porusza, czasami się nachodzi na siebie, tak jedna fala energetyczna nachodzi na drugą, więc to niekoniecznie musiało być tak, że we wrześniu, no chyba w czasie wrześniowego nowiu dokładnie mówiąc, że przyszła ta konkretna data, to konkretne zjawisko astrologiczne i nagle nie ma już energii kochanków, karty szóstej Wielkich Arkan, nie ma tej szóstki nad nami, tylko teraz nagle jest siódemka, koniec. Zapominamy już w ogóle o tamtej energii i ona nie ma na nas wpływu. Ona nadal ma, jeszcze będzie miała prawdopodobnie przez większość następnego roku, ponieważ mi się wydawało w tamtym roku, że faktycznie to będzie energia takiej czystej miłości, fajnych, przyjemnych doświadczeń, ale wyszło właśnie na to, że to była energia przede wszystkim uzdrowienia. Jak najbardziej wszystko się zgadza, karta kochanków reprezentuje również uzdrowienie w dużej mierze. No i na przykład dla mnie to był bardzo silny rok, taki uzdrawiający. A wiadomo, czasami, żeby wyzdrowieć, trzeba najpierw się porządnie rozchorować, więc były też takie sytuacje, których wolałabym uniknąć, no. Ale przyszło potem uzdrowienie, tak w skrócie. I myślę, że ponieważ też z powodu tego projektu, szkolenia, które dzisiaj rozpoczynam, chwilowo wstrzymałam reanimację, zła nazwa, wznowienie serii Kawka z wróżką, to w tym vlogu, ponieważ on raczej nie będzie super interesujący, no bo będę siedzieć w domu i się uczyć programowania, opowiem Wam troszkę właśnie o tym, co oznacza, co może oznaczać to, że z roku pod energią karty kochanków wchodzimy w rok energii rydwanu. No będzie, dla niektórych to będzie szalone. U mnie się to fajnie zaczyna właśnie zdobywaniem nowej wiedzy, nakierunkowaniem się na nowy cel. Fajnie. Ale opowiem Wam o tym trochę więcej bardziej pod wieczór, jak będę w lepszym stanie, żeby pod kątem sklecania zdań. A tak teraz właśnie się tylko z Wami witam. W moim ślimaczym, nie wiem czy tu widzicie, moim ślimaczym lasku. Jest poniedziałek, więc wy to pewnie obejrzycie może dopiero za dwa dni, ale życzę Wam cudownego tygodnia i sobie. Do zobaczenia wkrótce. Oczywiście przy takim wielkim wydarzeniu nie może zabraknąć tarota, więc wybieram właśnie kartę dnia, kartę w zasadzie na cały kurs, bo to pierwszy dzień kursu, jaka energia będzie dominująca w tym czasie, w tym tygodniu, w tym dniu, po prostu kartę przewodnią na teraz. I jest to umiarkowanie, bardzo przyjemna karta, taka uspokajająca. Dobrze mi się zrobiło, kiedy ją wyciągnęłam i zobaczyłam taką pełną nadziei przepowiednię. Thank you.
Cześć ponownie. Od mojego ostatniego nagrywania minęło już trochę czasu i znowu jest ranek. I wiem, że mówiłam, że ja rano to się nie nadaje do życia i że język mi się plącze. On się nie plącze, ja po prostu nie umiem jeszcze mówić od rana. Ale minęło dużo czasu, cały tydzień praktycznie. I wieczorem tym bardziej... A dzień dobry, koteczku, co tam? Wieczorem tym bardziej nie mam siły, nie mam czasu, nie jestem w stanie nagrywać vlogów. Dlatego Rolo się tutaj wita z wami. Dlatego postanawiałam, że jednak wrócę do was znowu rano, jeszcze przed zajęciami. No bo ten temat rydwanu, energii rydwanu, która będzie taką dominującą energią w 2023, w którą już weszliśmy, zaczęliśmy wchodzić w połowie września 2022. No to jest bardzo ciekawy temat i chciałabym wam go przekazać, tym bardziej, że sama też coraz bardziej czuję, jak już w tym momencie ona się manifestuje. Słuchajcie, rydwan, napiję się kawy jeszcze, żeby tak mówić troszkę wyraźniej. Co tam, kawy byś chciał? Chyba nie, co? No więc rydwan. Rydwan jest bardzo ciekawą kartą Tarota. Jest to siódma karta Tarota, która pojawia się zaraz po tym, jak w Tarocie spotykamy pierwszą kartę, na której jest przedstawione więcej osób niż jedna. Na karcie kochanków jest to pierwsza i jedna w sumie z niewielu kart, na której właśnie są przedstawione dwie osoby. Na niektórych taliach są to trzy, no bo jeszcze jest, mamy tutaj postać anioła, jeżeli będziemy traktować anioły jako osoby. No więc jest tam troszeczkę tłoczno. Karta kochanków dotyczy podejmowania decyzji, nawiązywania relacji, miłości, uzdrowienia w kontekście właśnie innych osób, wybaczenia. I zaraz potem mamy znowu rydwan, na którym jest jedna postać. Okej, okay. Zależy co oczywiście rozumiemy przez postaci, ale jako że wielkie arkana przedstawiają drogę człowieka, indywiduum, no to będziemy tutaj odnosić się do postaci jako do osoby przedstawionej na karcie. Nie będziemy brać pod uwagę tak naprawdę sfinksów, koni czy innych stworzeń, które są przedstawiane na kartach rydwanu, które towarzyszą człowiekowi. Są to alegorie, są to istoty, które go wspierają, ewentualnie mu trochę przeszkadzają, ale nie do końca ich dotyczy historia na karcie. No i na rydwanie znowu jesteśmy sami, znowu jesteśmy pozostawieni sami sobie, nie wpływają na nas osoby z boku. I jest to takie przesłanie, taka wiadomość dla nas, że okej, przed chwilą byliśmy na etapie w życiu, gdzie rzeczywiście zwrócenie uwagi na tą drugą osobę, gdzie zaproszenie tej drugiej osoby do kreowania naszej rzeczywistości jest jak najbardziej wskazane i może nas popchnąć do przodu. Tak teraz znów wchodzimy w etap, gdzie powinniśmy przede wszystkim skupić się na sobie. Zostań sama z kotami w domu. Skupić się na sobie i na celu, który sobie stawiamy. Jako że właśnie 2023 rok to rok rydwanu i wiemy to stąd, że bardzo prosto się to oblicza. Pamiętacie filmik o tym, jak obliczyć swoją kartę taką przewodnią swojego życia, swoją urodzeniową kartę Tarota? No to z rokiem jest troszkę łatwiej, jest dokładnie tak samo, ale troszkę łatwiej, bo mniej jest do dodawania. W przypadku roku, który nadchodzi, no to jest 2 plus 2 plus 3, czyli w sumie 7. Siódma karta Tarota, Wielkich Arkan, to jest właśnie rydwan. I sugeruje nam to, że ten nadchodzący rok, rok, w który już wchodzimy, energetycznie już w niego zaczęliśmy wchodzić,
to rok ustanawiania celów. Rok, w którym bardzo istotne będzie obranie kierunku, w którym podążamy. Jest taka przypadłość w pracy energetyczno-duchowej, że jeżeli coś się nie układa, coś się nie zgadza, coś się sypie, ciągle jest nam pod górkę, to jest to nieodzowny znak, że nie podążamy ścieżką, którą sobie wyznaczyliśmy, że robimy coś na przekór sobie, że jest to niezgodne z naszymi prawdziwymi przekonaniami. Rydwan zachęca nas do tego, żebyśmy spojrzeli na ścieżki, które obieramy i żebyśmy pokierowali swoim losem właśnie w tym kierunku, który jest dla nas właściwy, który nas pociąga, który nas fascynuje. Pojęcie losu i przeznaczenia jest bardzo skomplikowaną rzeczą. Ogólnie w zależności od tego, z której strony się spojrzy, albo jesteśmy super wolni i w ogóle nie ma czegoś takiego jak ścieżka ustalona dla nas wcześniej, a z drugiej strony właśnie jest i często z niej zbaczamy, wtedy właśnie sobie robiąc troszeczkę pod górkę, robiąc sobie na przekór. Rolo, chcesz dołączyć tutaj? Masz coś do powiedzenia na temat Rydwanu? On bardzo ma, bo jest jednym ze sfinksów właśnie takich rydwanowych. No właśnie, więc wracając... jest to skomplikowany temat, z którym można bardzo dużo pracować, jeśli chodzi o przeznaczenie, o to, czy jesteśmy wolni. Oczywiście, że jesteśmy wolni, tylko musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy istotami bardzo duchowymi, niekoniecznie zrodzonymi tylko dzisiaj, więc my już wiemy, wiedzieliśmy przed narodzinami, co chcieliśmy przeżyć, czego chcieliśmy doświadczyć, do czego dążyć i tak naprawdę przez całe życie po prostu ciągnie nas do tego. Ale ze względu na różne przypadłości, różne zdarzenia, często odbiegamy, po prostu zapominamy, stwierdzamy, a może tam gdzieś będzie ciekawiej, inna ścieżka będzie ciekawsza i idziemy tam bez pełnego przekonania. No i wtedy się wszystko wali i pali. Więc w 2023 takim szczególnym tematem będzie to, żeby zastanowić się, która ścieżka jest moja, czy jest naprawdę moja, czy przypadkiem właśnie nie pozwoliłem, żeby ktoś inny wchodził do mojego rydwanu i kierował moimi sfinksami, moimi końmi w innym kierunku, czy oddałam stery, czy ja je trzymam. Bardzo ważny temat. Będzie to też rok odkrywania nowych rzeczy, no bo oczywiście to nie jest tak, że przychodzimy na świat i od razu wiemy, że okej, jedziemy w lewo, prosto, w prawo, na skos, do góry, w dół. Nie ma takiej stuprocentowej pewności. Tak, Rolo się zgadza. Poznajemy rzeczy, ale często też bierzemy rzeczy, które daje nam życie i po prostu bezrefleksyjnie je dokładamy do worka naszych doświadczeń albo wręcz je odrzucamy. Po prostu nie zastanawiamy się w ogóle, czy nam się to podoba, czy nie. Często wchodzimy w jakieś relacje, w jakieś kontrakty. No bo są, no bo czemu nie skorzystać, ale w sumie to nie wiemy, czy to dla nas dobre, czy nam się to podoba, czy rzeczywiście tego chcemy. Często są to też sytuacje, w które wikłamy się, bo wszyscy tak robią, bo tak wypada, bo ktoś nam każe. I w tym roku będzie bardzo ważne, żeby... To bardzo ważne. To będzie po prostu okazja ku temu, żeby przyjrzeć się tym wszystkim sytuacjom, tym zdarzeniom, tym kontraktom, tym relacjom i zweryfikować, czy one są nasze, czy podjęliśmy je, te różne decyzje dlatego, że faktycznie czujemy, że one nam przyniosą coś dobrego, czy właśnie, bo tak wypada, bo ktoś nam kazał. Ten drugi aspekt to też wynika z tego, że ten rydwan podbijany jest energią innych kart. Oczywiście to nie jest tak, że wiecie, cały rok to będzie w energii tylko jednej karty. Tarot to narzędzie do analizowania przeróżnych wpływów. No i tak na przykład na bardzo silną taką energią, która będzie na nas wpływać, to też jest energia wieży. A wieża zachęca do tego, żeby pozbyć się z życia
zachęca, ona po prostu reprezentuje energię, która robi to za nas, czyli niszczy rzeczy, które nie są prawdziwe. I to jest troszeczkę tak, jak tak sobie wyobrażam to, jakbyśmy siedzieli w samochodzie, który jest przytrzaśnięty przez drzewo. Nie da się ruszyć z miejsca. Pojechaliśmy jakąś ścieżką, chociaż wiedzieliśmy, że nie jest to ścieżka przejezdna, ale nawigacja nam tak kazała, stwierdziła, że to jest najbardziej optymalna droga, więc jedziemy tą ścieżką, którą do tej pory zawsze omijaliśmy, ale dzisiaj stwierdziliśmy, a dobra, bo ta nawigacja nam każe, dajmy jej szansę. No i przywaliło nas drzewo. Nic nam się nie stało, ale jest niekomfortowo, nie możemy jechać dalej, nie ruszymy się. No właśnie, teraz trzeba będzie zadzwonić po pomoc. Trzeba będzie ustalić jakiś plan działania. Poprosić kogoś o pomoc ze zdjęciem tego drzewa z nas. Może instancję wyższą, może o jakiś cud poprosić. I wrócić na właściwe tory. Może zrezygnować z tego samochodu, wziąć taksówkę. Poprosić przyjaciela o podwózkę. I zarejestrować fakt, że warto się zawsze zastanowić, czy ma sens słuchanie takiej nawigacji, która mówi, że hej, jedź drogą, która ty doskonale wiesz, że jest nieprzejezdna. Tak, i tym drzewem właśnie jest ta energia wieży, który właśnie, no, jak już pojedziemy tą niewłaściwą drogą, zdecydujemy się na coś, co nie jest nasze, co nie jest naszą decyzją, no to ta wieża nam pokaże, że hej, absolutnie nie twój kierunek. Będzie ciekawie. Ja jak najbardziej próbuję nowej rzeczy w tym roku, ale też próbuję jej, bo jest to moja decyzja. Jest to decyzja, która ma mnie doprowadzić do nowego celu w życiu, do realizacji nowego celu. Pamiętajcie, że cele w życiu to nie jest coś pojedynczego, to nie jest coś, co się realizuje tak i już koniec, tylko one zawsze się pojawiają nowe. Po to jesteśmy. Liczy się droga. Tak, to też jest bardzo ważne przesłanie Rydwanu. Droga jest sama w sobie celem, zatem fajnie gdzieś tam właśnie jakieś przystanki sobie na niej układać. No i ja jestem na drodze do takiego jednego przystanku. To właśnie za sprawą tego kursu. Próbuję czegoś nowego, sprawdzam, czy to faktycznie dla mnie. W ten sposób czuję, że ten Rydwan się u mnie realizuje. Wieża też już tutaj mocno zadziałała, no bo musiałam zrezygnować z dotychczasowego zajęcia, ale pewnie też jeszcze parę rzeczy się tutaj wyklaruje, wyczyści, wysprząta, zniknie z mojej rzeczywistości. I jestem w sumie ciekawa, jak jeszcze się dopełni tutaj ta energetyka. No, głupio byłoby tak wiedzieć od razu, nie jestem jasnowidzem, ale można przewidywać, można się nastawiać na to, co się będzie działo, jak się będzie działo, jak się będzie realizowało. Jakby miało nie być, oby dla nas wszystkich było jak najmniej boleśnie, no bo jednak jak się czasami coś sypie, wali, jak się gdzieś tam ten Rydwan wykolei, no to troszkę można sobie kolana nadgarstki obetrzeć. Ale żeby to było jednak takie krótkofalowe, żebyśmy jak małe dzieci szybko wstali z kolan, z tej wywrotki i otrzepali się i stwierdzili, haha, było zabawnie, wywrotka, wiecie. Tak, a teraz pora zacząć kolejny dzień. Ja Wam dziękuję za towarzystwo. Widzimy się, mam nadzieję, wkrótce na kolejnej kawce z wróżką. Może jednak zreanimuję ten cykl, bo skoro i tak od rana gadam i tak piję kawkę, to czemu Was nie zaprosić do tego ze mną? To pa, pa.